Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. We wczorajszym podcaście mówiłem o znaczeniu Gagauzji i w ogóle historycznej krainy Budziak w obecnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Dziś chciałbym do tego dodać kilka słów na temat Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Chodzi mi oczywiście o znaczenie geostrategiczne tej wyspy. Wyspa leży około 35 km na wschód od delty Dunaju. Znajduje się całkiem niedaleko Odessy, bo zaledwie 120 km. Od Krymu dzieli ją około 300 km. Jest to wyspa niewielka, ma zaledwie 690 metrów długości i 560 metrów szerokości. Natomiast jej znaczenie strategiczne jest o wiele większe niż wskazywałaby na to jej powierzchnia. Na początek kilka słów rysu historycznego. Według greckich legend, mówimy oczywiście o mitologii starożytnej Grecji, Wyspę Węży miała wydobyć z Morza Czarnego bogini Tetyda. Miał być to prezent dla jej syna Achillesa. No, Achilles był uważany przez starożytnych Greków za patrona Morza Czarnego, a na samej wyspie znajdowała się także świątynia, w której czczono właśnie Achillesa. Wyspa należała zarówno do Cesarstwa Rzymskiego, jak i do Cesarstwa Bizantyjskiego, a od wieku XV należała do Imperium Osmańskiego. Bardzo ważny etap historyczny w tym regionie rozpoczął się w drugiej połowie wieku XVIII wraz z ekspansją Imperium Rosyjskiego za czasów panowania carycy Katarzyny II. Po wojnie rosyjsko-tureckiej z lat 1787-1792 zgodnie z traktatem w Jassach, który został podpisany 9 stycznia 1792 roku, Wyspa Węży została przekazana Imperium Rosyjskiemu. I myślę, że to jest bardzo ważny punkt wyjścia, jeśli chodzi o to ekspandowanie Imperium Rosyjskiego właśnie w basenie Morza Czarnego. Myślę, że sporo analogii moglibyśmy tutaj wysnuć, jeśli chodzi o politykę carycy Katarzyny II i politykę Władimira Putina. Strategia carycy Katarzyny II w tym regionie Europy nakierowana była na zapewnienie Imperium Rosyjskiemu jak najszerszego dostępu do Morza Czarnego. To udało się już po części w 1774 roku po wygranej wojnie z Turcją, kiedy na mocy traktatów Kuczuk-Kainardży Imperium Osmańskie oddawało Rosji część Jedysanu, bardzo ważnej krainy mającej strategiczne znaczenie, położonej między Dnieprem i Bochem. Dzięki temu Rosja uzyskała drugi po Azowie dostęp do Morza Czarnego poprzez port w Chersoniu. Ten port ma znaczenie strategiczne po dziś dzień. Jeśli przyjrzymy się wielu wypowiedziom różnych analityków, którzy analizują potencjalne cele operacyjne Rosji na wschodzie Ukrainy, to często właśnie padają te stwierdzenia, że i Charków, i Chersoń, czy linia między Charkowem a Chersoniem jest taką linią wzdłuż Dniepru, która może być w tej orbicie zainteresowania strategicznego Federacji Rosyjskiej. Rosja wtedy, w 1774 roku, także uzyskała port Kercz, który jest istotny, jeśli chodzi o przepływ przez Cieśninę Kerczeńską. No wiemy, jaką rolę obecnie również odgrywa Cieśnina Kerczeńska, bardzo istotną, jeśli chodzi o kontrolę Krymu. Wtedy na mocy traktatów Kuczuk-Kainardży Turcja zrzekła się zwierzchności nad Hanatem Krymskim, który to ostatecznie caryca Katarzyna II zlikwidowała w 1783 roku i wtedy rozpoczęła się bardzo intensywna akcja osadnictwa rosyjskiego. Ściągano chłopów z Powołża, właśnie kolonizowano Półwysep Krymski, założono najpierw osady, później już miasta, Symferopol, Sewastopol, Odessę. Także zaczęto zagospodarowywać także bardzo mocno Jedysan. I rzeczywiście kontrola nad Krymem, kontrola nad takimi portami jak Chersoń, jak
później Odessa, kontrola nad Kerczem, no, były elementem podstawowym, elementem bazowym wyjścia Rosji na Morze Czarne i tutaj rzeczywiście można dopatrzyć się bardzo wielu analogii. Wyspa Wężowa trafiła pod władzę Rosji na mocy traktatu w Jassach, o którym już wspomniałem, w 1792 roku. Rosja ją straciła w wojnie krymskiej, no, ona przeszła wtedy pod władanie księstwa mołdawskiego. Podczas II wojny światowej na wyspę w 1944 roku wylądował sowiecki desant, opanował ją, no i do 1948 roku wyspa należała do Rumunii. Wyspa należała do Rumunii, doszło do porozumienia między Związkiem Sowieckim a Rumunią, natomiast po 1948 roku wyspa przeszła ponownie pod władzę Moskwy. Od 1956 roku znajdował się tam radar obrony przeciwlotniczej sowieckiej, a także placówka graniczna. Oficjalnie granicę państwową między Związkiem Sowieckim a Rumunią na tym obszarze określono w lutym 1961 roku. Faktem jest, że jeśli chodzi o podział wyłącznych stref ekonomicznych i szelfu kontynentalnego, to nie zostały te sprawy uregulowane. Już po dezintegracji Związku Sowieckiego w 1997 roku Ukraina i Rumunia podpisały taką umowę, która potwierdziła nienaruszalność granic z 1961 roku i w ten sposób faktycznie Bukareszt uznał prawa Ukrainy do Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Ten stosunek Rumunii się nieco zmienił z uwagi na odkrycie wokół wyspy złóż ropy i gazu. To doprowadziło do pewnego sporu dyplomatycznego między oboma państwami. Chodzi oczywiście o delimitację wód terytorialnych i strefy ekonomicznej na tym obszarze. No, doszło do procesu międzynarodowego. Ten sądowy proces był rozpatrywany przed sądem ONZ w latach 2004-2009. No, ostatecznie w 2009 roku sąd ogłosił decyzję, która ustaliła morskie granice między państwami. Wyznaczyła także te granice, jeśli chodzi o strefę ekonomiczną Rumunii i Ukrainy. Obie strony wyraziły zadowolenie z tego. Wyspa Węży cały czas należy do Ukrainy. Natomiast z punktu widzenia strategicznego to ma ogromne znaczenie. Ta wyspa ma ogromne znaczenie, ponieważ oczywiście sama w sobie niekoniecznie, natomiast wspólnie z kontrolą Krymu daje całkiem spore możliwości blokowania dostępu Ukrainy do Morza Czarnego. Wystarczy tylko wspomnieć o tym, że rosyjska flota czarnomorska dysponuje dzisiaj całkiem sporą przewagą nad flotą ukraińską. No, Ukraińcy w 2014 roku stracili około 80% swojej floty w czasie aneksji Półwyspu Krymskiego i te działania związane z blokadą żeglugi już zresztą Rosja pokazała na Morzu Azowskim. W ten sposób blokowała dostęp do ukraińskich miast portowych, takich jak Bierdiańsk czy Mariupol, no, zwłaszcza od czasu otwarcia mostu krymskiego, co nastąpiło na wiosnę 2018 roku. Ta ingerencja rosyjska w żeglugę na Morzu Azowskim jest bardzo dotkliwa, jeśli chodzi o handel morski. Kontrolując Krym i zakładając hipotetycznie, że mogłoby dojść do rosyjskiego desantu na Wyspę Węży na Morzu Czarnym i na przykład rozmieszczenia tam systemów S-400, no niewątpliwie dawałoby to rosyjskim czynnikom wojskowym całkiem spore pole manewru, jeśli chodzi o możliwość
blokowania portów ukraińskich, no na czele z Odessą. Taka morska blokada na wzór no, takiej blokady, jakiej doświadczył Mariupol czy Bierdiańsk przez to, że Rosjanie kontrolują Cieśninę Kerczeńską między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym, no byłoby zabójcze dla gospodarki ukraińskiej. Co więcej, myślę, że potencjalny desant na Wyspę Węży, na której no, na stałe stacjonuje około 100 obywateli Ukrainy, w tym Ukraińska Straż Graniczna, dawałoby możliwość Rosji ingerowania także w system obrony przeciwlotniczej NATO. Z uwagi oczywiście na położenie, na tak bliskie położenie przy ujściu, przy delcie Dunaju, no to jest około 35 km, rozmieszczenie tam systemów S-400 niewątpliwie dawałoby taką możliwość ingerowania właśnie w ten system obrony przeciwlotniczej czy obrony powietrznej NATO. I w tym kontekście uważam, że warto podkreślić znaczenie tej wyspy. Tutaj niewielkość, a właśnie położenie geograficzne sprawia, że jest to obszar potencjalnie narażony na różnego rodzaju działania hybrydowe. Dziękuję Państwu za uwagę.